Tak, YouTube gra w tle na Small Med. A to oznacza, że przed nami wyścig ósmy i zawodnikiem zastępującym McGowena jest Janusz Kołodziej. Obok niego jego partnerem będzie w kasku niebieskim Simota. On pojedzie na torze drugim, a z toru pierwszego Bridger i z toru trzeciego w kasku zielonym Anderson. Anderson zaczął punktować i to bardzo przyzwoicie. W dwóch biegach zaliczył 2 i 3 punkty. W jednym wygrał 5 do 1 wspólnie z Herbie Hancockiem. No i zobaczymy, jak poradzi sobie tym razem Janusz Kołodziej. Drugie starcie Kołodzieja i Bridgera. Będzie mały rewanżyk? No, myślę, że za tą akcję, kiedy się tak pięknie zanurzył Lewis Bridger pod Cordiego, to rewanż spodziewany, chociaż z reguły takie akcje, pamiętasz, półfinału szwedzkiej Elite Serien. Greg Walasek i Lee Richardson się rewanżowali, niczemu dobremu nie służą. Bridger, Simota, Anderson, Kołodziej. Popatrzmy, Janusz Kołodziej został na starcie, ale będzie jeszcze próbował atakować po zewnętrzne. Na razie 5 do 1 dla drużyny gości. Kołodziej teraz wchodzi między dwójkę rywali, podniósł przednie koło. No i opanował sytuację, ale spadł na miejsce trzecie. Teraz wyłamał motocykl na łuku i schodzi do krawężnika. Odkręcił mocno manetkę i momentalnie naprawił to, co zepsuł na pierwszym łuku. Simota tym razem ostatni, a Lewis Bridger nie mógł teraz mieć żadnych pretensji do tej akcji Janusza Kołodzieja. Na miejscu pierwszym, daleko z przodu Anderson, no zaczyna dobrze punktować w tym meczu ten doświadczony Szwed. Kołodziej wciąż ogląda się, gdzie jest Bridger, daleko Simota. Wygląda na to, że już nie będzie się liczył Czech w walce przynajmniej o jeden punkt. Dwa punkty odrobią goście, a w tym momencie zmniejszą przewagę do 4 punktów. Tak, Zdenek Simota, który nie jechał w ostatnim meczu Bulldogów z Reading i teraz walczy jeszcze uparcie o punkt, ale nie udało się Czechowi. I pojechał do Natchbach-Leupersbach. Tam były Mistrzostwa Europy par. Pierwszy półfinał zdobył tylko 4 punkty wobec 10 Łukasza i 10 Alesza Trymla. No i przegrali z Austriakami w Natchbach-Leupersbach. To jest austriacki tor. Finał. Manuel Hautzinger był lepszy, 18 plus 3, a Zdenek Simota 4 plus 2. Przegrał decydujący wyścig. 4 do 2 dla drużyny gości. Anderson, niemu piszemy 3 punkty. Janusz Kołodziej 2, Lewis Bridger 1 bez punktu. Zdenek Simota 26 do 22. Tak to wygląda po 8 wyścigach. Jeszcze raz moment startu. No i to jest to ujęcie z kamery, która ci się bardzo podoba. Tak, to jest clue Speedwaya, prawdziwa kuchnia. Ktoś, kto chce zakochać się po uszy w żużlu, powinien sobie obejrzeć kilka wyścigów z murawy. To smakuje najpiękniej, a szczególnie jeszcze na torze brytyjskim, gdzie wszystko jest na bardzo małej przestrzeni, asymetryczne łuki, wtedy to smakuje najpełniej. Teraz mamy Simotę i Andersona. Zimota został. Janusz Kołodziej tutaj mocno operuje manetką, podniesione przednie koło. Tutaj wydawało się, że nie opanujesz tej sytuacji, ale spokojnie. Wyłamał motocykl, oszukał młodego Bridgera, ściął do krawężnika i bez problemów minął wielką nadzieję angielskiego żużla.